Cześć, tu Bogusz Pękalski. Witam Cię w 50. odcinku podcastu Startup My Way. Dziś moim gościem jest Sławek Czajkowski. Sławek jest founderem i CEO aplikacji Surfer. Surfer zajmuje się ogólnie rozumianym SEO, o szczegółach i detalach. Rozmawiamy oczywiście w odcinku, więc tam na pewno zrozumiecie, na czym to wszystko polega. Ja też przechodzę ten proces, że Sławek opowiada o aplikacji, ja dochodzę do tego tak zwanego aha momentu. Mówię, wow, kurczę, to jest naprawdę super, super rozwiązanie. Więc nie dziwne, że aplikacja rośnie w tak szybkim tempie, 300% rok do roku. Rozmawiamy w odcinku o tym, jak w ogóle to się zaczęło, skąd pomysł, jak na początku powstała jedna firma, agencja, która potem przekształciła się w produkt, z której jakby wykluł się w ogóle Surfer. Mówimy o tym, jak w ogóle budować produkty, jak zaczynać, jak pozyskiwać pierwszych użytkowników, jak wychodzić na zagraniczne rynki, jak stosować różnego rodzaju tak zwane growth hacki, które Surfer i Sławek, jego zespół z dużymi sukcesami stosują, jak na przykład wypuszczanie kursów czy oddzielnych darmowych aplikacji typu na przykład wtyczka do Chroma, czy budowa społeczności, która jest bardzo, bardzo zaangażowana w produkt i działania afiliacyjne z influencerami, które przynoszą tysiące, dziesiątki tysięcy użytkowników, więc to jest naprawdę dla kogoś, kto buduje produkt, no to wydaje mi się, że ta rozmowa bardzo, bardzo mu pomoże. Mi na pewno pomogła. Mówimy też o takich 10 kluczowych rzeczach, których Sławek się nauczył podczas tej drogi do prawie 3 milionów dolarów ARR-u, rocznego przychodu subskrypcji. Mówimy o budowaniu zespołu, ale tak naprawdę bardzo mocno skupiamy się na tym tak zwanym product-led growth, czyli wzroście i całym marketingu opartym o produkt, oparty o to, że produkt jest po prostu bardzo, bardzo dobry i jest ciągle ulepszany, jest bardzo innowacyjny. Jak takim marketingiem tworzyć milionowe przychody, więc o tym wszystkim w odcinku. Zapraszam Was serdecznie. Oczywiście notatki do tego odcinka znajdziecie na startupmyway.com/50, jak 50 odcinek podcastu. I ja Was również zapraszam na startupmyway.com. Tam możecie się zapisać do mojego startupowego, SaaSowego newslettera, szczególnie dla osób, które budują swoje produkty lub chcą budować swoje produkty. Mamy mnóstwo programistów, którzy myślą o tym, o tej drodze od dewelopera do foundera. Mamy osoby również nietechniczne, które chcą budować swoje produkty albo łączyć się z programistami, budować startupy, SaaSy i zmieniać swoje życie. Więc zapraszam, dużo, dużo fajnego materiału na pewno w moim mailingu czwartkowym się pojawi. Więc wpadajcie na startupmyway.com i ja już nie przedłużając zapraszam Was do rozmowy ze Sławkiem Czajkowskim. Cześć Sławek, witam Cię serdecznie na startupowym poddaszu Startup My Way. Chociaż łączymy się dzisiaj zdalnie, bo ja jestem tutaj w Polsce, w Warszawie, a Ty nadajesz z Wysp Kanaryjskich. Także czołem, witaj w podcaście, powiedz kim jesteś, czym się zajmujesz? Cześć, więc przede wszystkim dzięki za zaproszenie, fajnie jest móc porozmawiać. No, te Wyspy Kanaryjskie są na tyle piękne w zimie, że warto tutaj być i niestety nie mogłem być na żywo u ciebie. Może następnym razem. Kim jestem? Obecnie jestem CEO w Surferze. Jest to projekt, który jakby ma wspierać tworzenie inteligentnych i wartościowych treści, które odpowiadają na realne problemy użytkowników i przy tym spełniają założenia algorytmu Google, czyli jakby nie tylko pomagamy tworzyć content marketing w oparciu na jakości, ale też czynniki rankingowe i przez to te treści, które są tworzone dla użytkowników, one są łatwiej znajdowane w Google. Okej, od razu chcę się troszeczkę cofnąć jeszcze, żeby wrócić do tych czasów sprzed Surfera. Jak w ogóle doszło do tego, że zostałeś przedsiębiorcą? Czy był taki czas, że pracowałeś dla kogoś, czy zawsze to była praca gdzieś tam dla siebie? Wiesz co, pierwszą firmę założyłem jeszcze kiedy się uczyłem, to było w trakcie studiów, więc jestem przedsiębiorcą od zawsze i no, podoba mi się ta niezależność, fascynuje mnie wyzwania, które
które bycie przedsiębiorcą jest przed nami stawia codziennie. Te wybory, które musisz dokonywać, decyzje, które musisz podejmować codziennie, to jest super, to jest ryzykowne, ale to jest też bardzo satysfakcjonujące, jeżeli ci to wychodzi. Właśnie dzisiaj słyszałem bardzo ciekawą definicję szczęścia według Arystotelesa, że szczęście to jest następstwo podejmowania decyzji. Że podejmujemy decyzję i to nam daje szczęście, tak? Że cały czas jesteśmy w ruchu, więc tutaj faktycznie myślę, że to się bardzo fajnie spina. Ale powiedz, czy jeszcze pamiętasz, bo to było wiele, wiele lat temu, ale czy pamiętasz, jaki to był ten proces decyzyjny, kiedy zakładałeś swoją pierwszą firmę i w ogóle co to była za firma? I czy już wtedy czułeś, że ty w ogóle nie idziesz gdzieś do kogoś pracować, tylko zawsze no, nie wiedziałeś o tym, nie miałeś doświadczenia, nie prowadziłeś wcześniej firmy, więc jakby jak to wyglądało wtedy? Więc oficjalnie pierwszą działalność założyłem w styczniu 2008 roku i to od razu była agencja. To była działalność związana z konsultingiem marketingowym i z usługami SEO, czyli pozycjonowaniem stron internetowych. I to było trochę oparte na tym, co wyniosłem ze studiów, trochę na bazie własnego doświadczenia. Zaczęliśmy od tworzenia stron internetowych, no później naturalne następne pytanie klienta to ok, mam stronę i teraz pasuje coś z tą stroną zrobić, żeby trafiała do moich potencjalnych klientów, więc naturalnym następstwem jest jakby wsparcie marketingowe, które spowoduje, że klient sprzeda więcej produktów czy więcej usług. Więc od założenia działalności, to była agencja KS w 2008 roku, miałem okazję współpracować z wieloma firmami. To było około 500 firm i pomagałem w promocji, pomagałem w rozwoju, pomagałem w growth hackingu. To jest niesamowita lekcja, bo przy każdym kliencie czegoś nowego się uczysz. Też współtworzysz jakby wiele sukcesów, wiele brandów, ale też patrzysz na porażki, bo nie każda współpraca kończy się sukcesem i to nie do końca, nie zawsze jest twoja wina. Natomiast widzisz, co do tego sukcesu nie doprowadziło. Czy były to jakieś decyzje oparte na przykład o krótkowzroczne cele, czy brak na przykład, czy nieumiejętność postrzegania jakby szerokiej perspektywy. Ja lubię sobie analizować te decyzje, wyciągać wnioski i adaptować jakby takie procesy myślowe i nawyki, które później pomagają w rozwoju kolejnym klientom, kolejnym firmom. No i tak zacząłem i tak budowałem sobie swoje doświadczenie, jeżeli chodzi o bycie przedsiębiorcą, bycie liderem. Mówisz, że zaczęliście od stron internetowych. Czy te strony po prostu budowałeś, czy nauczyłeś się HTML-a, CSS-a i tak dalej i zacząłeś budować strony dla klientów? Tak to wyglądało? Tak to wyglądało. Nauczyłem się HTML-a, CSS-a i budowaliśmy strony. Też miałem podstawy, jeżeli chodzi o programowanie, więc w miarę łatwo było mi oferować tego typu usługi. No teraz ta technika jest już zdecydowanie inna, więc absolutnie bym się nie podjął. Natomiast to też pomaga tworzyć taki proces decyzyjny w oparciu o dane gdzieś tam w głowie, więc to się później przydaje również w biznesie. No właśnie, to jest bardzo ciekawe, a jakbyś mógł powiedzieć jeszcze, jak ten twój background programistyczny wyglądał, bo ja również jestem programistą, który przekształcił się w przedsiębiorcę i z tego, co widzę, tak mniej więcej 75% moich gości to gdzieś tam osoby techniczne, które zakładają jakieś swoje biznesy, budują i często też, o dziwo, agencje i potem jakby robią produkty. Przepinają się na produkty. Jak ten background programistyczny? To wynikało z jakiegoś hobby twojego, czy jak to wyglądało? Tak, wydaje mi się, że to wynikało z hobby, ale to było tyle lat temu, że ciężko mi się już do tego odnosić. Natomiast to programowanie polega na logice i no, lubiłem w programowaniu to, że jakby wszystkie jakby kolejne linie kodu, kolejne iteracje, kolejne funkcje są tworzone w oparciu o pewną logikę, pewne algorytmy i
później adaptacja jakby tych procesów i tej logiki może być przełożona również na taki background biznesowy, więc to jest super. No teraz już nie mam takiego komfortu, żeby pracować dla klientów, żeby udzielać się w agencji KS. No, zostawiłem po sobie jakby te procesy. No, zostawiłem też w agencji świetnego CEO, który prowadzi agencję, Wojtka Budziaka, który dba o to, żeby jakby utrzymać te usługi na odpowiednim poziomie. Wiesz co, ja teraz jestem w 100% skoncentrowany na Surferze i to jest narzędzie, które jakby wspiera te procesy decyzyjne w innych agencjach i nie tylko. Więc no, to jest teraz główne pole działalności. Okej, okay, oczywiście do tego za sekundkę przejdziemy, do Surfera, o którym będziemy głównie gadać, o tym, co tam się dzieje i jakie lekcje z tego wszystkiego wyniosłeś, ale zainteresowałeś mnie jedną rzeczą. Zainstalowałeś w swojej agencji CEO, to znaczy zainstalowałeś, może to jest brzydkie słowo, po prostu pozostawiłeś, zatrudniłeś prezesa. Skąd ta osoba się wzięła i jak wyglądał ten proces? Bo też nie ukrywam, że w jednym z moich biznesów bardzo podobną rzecz chcę niedługo przeprowadzić i mam z tym dosyć duży problem, bo to nie jest proste. Więc ja mam trochę inne podejście, jeżeli chodzi, może takie podejście, które różni się od standardowego podejścia, jeżeli chodzi o CEO. Przede wszystkim na początku staram się zaangażować i stworzyć takie środowisko, w którym osiąganie sukcesu jest prostsze, bo jeżeli stworzysz środowisko i zostawisz po sobie pewne procesy, które definiują to środowisko, to wtedy łatwiej znaleźć kogoś, kto wie, czego się od niego oczekuje. Więc wchodzę do firmy, w której te procesy są ustawiane i jest tworzone to środowisko, a następnie ta osoba, która wspólnie z nami buduje te procesy i środowisko, zostaje tym CEO. Natomiast no, ja zostawiam udziały w tej firmie, więc dla mnie jest to jakby własność, dla mnie jest to, powiedzmy, jestem udziałowcem, natomiast nie angażuję się później i staram się nie przeszkadzać, jeżeli te procesy są już na tyle stabilne, że nie muszę. A nie myślałeś o sprzedaży tego biznesu? To znaczy, żeby totalnie się od tego odciąć, no bo wiadomo, że jeżeli jesteśmy udziałowcami i firma działa, to jednak zawsze gdzieś z tyłu głowy te procesy jakieś myślowe u nas działają, żeby, czy nie myślałeś, żeby się od tego gdzieś po prostu odseparować, no a sprzedaż jest takim startem na nowo. Nie? Z jednej strony tak, ale z drugiej strony, jeżeli patrzymy na takie portfolio biznesowe szerzej, to udziały w jednej z najlepszych agencji SEO wspierają twoje pozostałe biznesy. Niezależnie na jakim polu działasz, to wiesz, że możesz się zwrócić do tej agencji i ta agencja dostarczy ci marketing na takim poziomie, który pociągnie pozostałe. Więc to jest asset, który jakby nie rozważałem, okay, jeżeli chodzi o sprzedaż. No i druga sprawa też, to jest asset, który ma bardzo zdrowe jakby finanse, bo każdy projekt, w który się angażuje, no jest bootstrapowym projektem. Tam nie ma żadnego VC, nie ma żadnego dyrektora finansowego i każdy z tych projektów no, musi być profitable, czyli no, musi przynosić zyski i doprowadzamy do takiej sytuacji, że te spółki są dywidendowe. No jeżeli chodzi o exit, to zawsze no, jest opcja exitu, natomiast to nie jest celem samym w sobie na początku. Nie wchodzimy w spółki po to, żeby myśleć od razu o exicie. No to tak jakbyś, nie wiem, no, zawiera małżeństwo myśląc o rozwodzie. No nie. No nie, no nie, 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 nie możemy tak mówić, nie? No bo jednak to jest co innego i często dużo mądrych osób mówi, że zbuduj firmę i pomyśl o tym, co jest twoim celem, nie? Że zbuduj swoje sobie exit strategy. Bo jeżeli faktycznie już od początku zbierasz duże finansowanie i chcesz bardzo szybko rosnąć, no to gdzieś musisz, wiesz, albo ten exit będzie formą sprzedaży do większego podmiotu, albo to będzie wejść na giełdę, tak? Ten taki klasyczny model startupowy, więc wydaje mi się, że można myśleć o tym exicie.
Ale. No okej, jasne. No, my staramy się też angażować tylko w projekty, które są bardzo ekscytujące, więc to nie tylko chodzi o ten aspekt finansowy. No to jasne. Dobrze, powiedz mi, kiedy pojawiła się idea surfera? Zakładam, że wynikała bezpośrednio z pracy w agencji SEO, jeżeli to jest produkt dla SEO. Zgadza się. W 2012 roku bodajże, kiedy na poważnie zacząłem jakby skalować tą agencję i na rynku nie było nic podobnego, więc ułożyłem te procesy podejmowania decyzji marketingowych w oparciu o dane zbierane ze stron konkurencyjnych, gdzieś tam z Google. Następnie analizowałem korelacje pewnych czynników rankingowych i w oparciu o te dane podejmowaliśmy decyzje. I założyłem agencję w bardzo małej podkarpackiej wsi. To jest wieś, która liczy 300 mieszkańców i w promieniu 50 kilometrów, może nawet więcej trochę, nie ma żadnego większego miasta, więc no tutaj naturalnie brak dostępu do jakichś specjalistów z branży SEO. Więc moją strategią było zatrudnianie najinteligentniejszych osób, które byłem w stanie znaleźć w okolicy i nauczenie ich SEO jakby od podstaw i nauczenie ich procesów. Więc jeżeli ten proces był rozpisany, to oni byli bardzo skuteczni w adaptacji tego procesu i byli bardzo skuteczni w pracy z klientami. Następnie stwierdziliśmy, że to zbieranie danych zajmuje nam bardzo dużo czasu i pasowałoby jakoś z tym powalczyć, więc zatrudniliśmy deva, który przez około rok miał dostarczyć projekt, który pozbiera nam odpowiednie dane, pokaże korelacje i na bazie tej korelacji będziemy w stanie podejmować czynniki, więc już nie musimy się manualnie przeklikiwać przez te wszystkie strony, zbierać to gdzieś tam w Excelach, tylko będziemy mieć te dane zwizualizowane. No i to była taka pierwsza wersja surfera, które było wewnętrznym narzędziem w naszej agencji. Jakie to były dane, tak konkretnie? Przykładowo. Na przykład jakie słowa i ile razy powinny się pojawić w treści, ile na przykład obrazków powinna mieć treść, czy jaka powinna być długość danego kontentu, żeby miał szansę rankować na odpowiednie słowa kluczowe. Czyli to było takie narzędzie do analizy konkretnego tekstu, tak? To tak. Po prostu, nie wiem, dawałeś URL albo i narzędzie wypluwało wszystkie statystyki, które były jakoś zdefiniowane, tak? Tak to rozumiem. Punktem wejściowym była fraza, na którą chcieliśmy rankować. Następnie narzędzie skrajpowało Google na strony konkurentów, szukało jakby wspólnych elementów i pokazywało korelacje tych elementów na wykresie. I te elementy, które korelowały, czyli pozycja versus występowanie elementu, te elementy uznawaliśmy za kluczowe dla danego słowa kluczowego staraliśmy się wdrażać w optymalizację naszych klientów. Okej, czyli to był taki trochę reverse engineering stron w porównaniu do tego, jak rankują w Google. Dokładnie. To bardzo sprytne, faktycznie bardzo sprytne. Czyli zbudowaliście sobie internal toola. Dobra, to jeszcze teraz tak chciałbym przeskoczyć zupełnie do dzisiejszego dnia. Nie? Jak dzisiaj surfer wygląda? Zaraz będziemy mówić o tym, jaka była jego historia. Jak dzisiaj to wygląda pod kątem przychodowym, ile tam macie ludzi w zespole, jaki churn, wiesz. Więc jeżeli chodzi o... No, zacznijmy od finansów, bo to jest pewnie najciekawsze. Więc rośniemy około 300% rocznie. I w tym momencie ten miesięczny przychód jest na poziomie około 1 100 000 złotych. Staramy się być cały czas, jakby utrzymywać ten bilans dodatni. Staramy się przeznaczać mnóstwo środków na inwestycje w produkt, bo to po prostu jest no, naszą największą siłą. Naszą Jasne. Największą siłą jest produkt i jego skuteczność. Więc poszerzamy zespół, głównie to jest zespół deweloperów i współpracujemy
no, ze świetnymi deweloperami, myślę, że jednymi z najlepszych w Polsce. Jeżeli chodzi o Churn, to ciężko zdefiniować, bo żeby zdefiniować Churn, trzeba zrozumieć, jak działa Surfer. Jeżeli definiujemy churn w skali miesięcznej, to ten churn jest większy, natomiast jeżeli w skali rocznej, to on będzie mniejszy ze względu na to, że część klientów jakby przychodzi do nas po analizę, robi tą analizę i później na bazie tej analizy może sobie pracować przez 3 miesiące, więc oni wracają do nas za 3 miesiące. I teraz rozpatrując w skali miesiąca, no to oni zczernowali, natomiast w skali roku oni dalej są z nami. Więc ciężko by mi się było podeprzeć jakby konkretnymi danymi, no wyciągając średnią, to jest jakieś 5%, jeżeli chodzi o churn. Jeżeli chodzi o zespół, w tym momencie mamy około 30 osób. No a jeżeli chodzi o klientów, to w zasadzie to jest cały świat, głównie to są Stany Zjednoczone. Okej, okay. Jaki to jest procent, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone? To jest więcej niż 50%? Tak, zdecydowanie więcej. Okej, okay, okej. Okay. Dobrze, zaraz porozmawiamy też o waszej strategii, jak to się robi, żeby mieć ponad 50% klientów ze Stanów, ale wróćmy do tej idei. Czyli zbudowaliście tula bezpośrednio dla siebie i zaczęliście korzystać po prostu dla swoich klientów pewnie, tak? Klienci przychodzili, tak. Korzystaliście ze swojego rozwiązania i w którym momencie stwierdziliście, że może warto zmienić biznes model, żeby to narzędzie wypuścić jakby szerzej w formie modelu SaaS-owego? Więc na początku, jeżeli budujesz produkt, no, trudno jest oszacować, czy istnieje tak naprawdę ten produkt market fit i czy to jest jakby tylko w naszych głowach, czy faktycznie rynek potrzebuje takiego rozwiązania. Jeżeli rynek nie jest gotowy, no to też możesz wejść z czymś za wcześnie lub za późno. I stwierdziliśmy, że przetestujemy, czy to ma szansę. I pomysłem na walidację naszego pomysłu było podzielenie się tym toolem z kilkoma agencjami z Polski i z kilkoma ekspertami SEO, którzy dostali darmowy dostęp do naszej wersji beta. I po tych testach no, wpuściliśmy do bety kilka osób z zagranicy i później się zaczęło. No, ta liczba użytkowników stale rosła, były setki, później tysiące. No i wiedzieliśmy, że okej, no trzeba coś z tym zrobić, bo jeżeli my teraz tego nie zrobimy, to ktoś weźmie ten pomysł i zrobi to za nas, no a my będziemy takim prekursorem czegoś, co później fajnie wypaliło i będziemy żałować, że nie spróbowaliśmy. A te setki tysiące osób to byli jeszcze darmowi użytkownicy bety, tak? A okej. Tak, no takim przełomowym wydarzeniem, gdzie sporo nowych użytkowników się pojawiło i sporo uwagi, to było SEMKRK w 2017 roku na jesieni. Mieliśmy okazję wystąpić z prezentacją i pokazać, jak działa Surfer, pokazać, jakie czynniki liczymy, jak ten reverse engineering wygląda w Surferze, no i zaprosić ludzi do takiej już otwartej bety. No wtedy ten przyrost użytkowników, no to by można powiedzieć porównać do tej zasady kuli śniegowej, że coraz więcej, coraz więcej. No i się pojawiły też requesty na dodatkowe funkcjonalności. Pojawiły się requesty osób, które gdzieś tam twierdziły, że okej, chcemy za to zapłacić, dajcie nam to. Więc słuchaliśmy użytkowników i próbowaliśmy usprawniać ich procesy. I w momencie, kiedy wypuszczaliście tą betę, jaka tam była funkcjonalność? W sensie, jak to wygląda? Użytkownik logował się do aplikacji, zakładał konto i co tam się działo w środku? Więc przede wszystkim, jeżeli chcesz na początku no, konkurować z wielkimi toolami, no bo też był przesyt tych tooli na rynku, mieliśmy mocną konkurencję, jeżeli chodzi o tule SEO,
Ważne, żeby znaleźć taką niszę, która jest nieatrakcyjna dla dużych brandów. I naszym targetem był rynek ekspertów SEO, którzy lubią sobie popracować z danymi, z liczbami, z wykresami i którzy rumieją te wykresy, więc to nie jest taki SEO newbie czy SEO beginner. Następnie po tym, jak early adopters, czyli ci pierwsi użytkownicy zaczęli korzystać z narzędzia, no rozwijaliśmy funkcjonalności o kolejne grupy docelowe i tą pierwszą funkcjonalność, o którą pytasz, to były właśnie liczby, wykresy i surowe dane, czyli powiedzmy dane wyciągnięte z bazy 500 czy 600 czynników rankingowych, które analizowaliśmy. Przedstawialiśmy je na wykresie, przedstawialiśmy też korelacje na bazie korelacji Pearsona i dzięki temu ci ludzie mogli podejmować decyzje właśnie w oparciu o dane i adoptować w swoje procesy. Więc no, mieliśmy pozytywny odbiór i na szczęście ten rynek był na tyle duży, że to nam pozwoliło rozwijać projekt, no, może trochę dokładać własnych środków, ale rozwijać projekt do takiego momentu, że bardzo szybko zaczęliśmy to skalować później o te kolejne grupy, o kolejne funkcjonalności, które już są zdecydowanie łatwiejsze do zrozumienia i do użycia dla osób, które może są mniej zaawansowane, czy nie lubią pracować z takimi surowymi danymi. A jak w ogóle komunikowaliście się z tymi pierwszymi klientami? Jak ta komunikacja wyglądała i jak jakich słów używaliście? To znaczy, nie wiem, cześć Przemek, pisaliście prywatną wiadomość, zrobiliśmy takiego tula, może spróbujesz? Jak coś takiego wyglądało u was? Tak, no przez udział w różnego rodzaju konferencjach, bo pierwsi użytkownicy to byli użytkownicy z Polski, więc no, użyliśmy po prostu swojej siatki do tego, żeby zaprosić zaprzyjaźnionych SEO-owców, więc no, to, powiedzmy ta bariera była zdecydowanie niższa. Natomiast później rozwijaliśmy tą siatkę i no, pojawiali się też influencerzy z zagranicy, którym również tłumaczyliśmy, na czym polega Surfer. Umawialiśmy się na kole i na kolach przedstawialiśmy ten nasz proces, bo też trzeba pamiętać, że no, buduje się tula w oparciu o procesy, a nie o feature'y. No i tak to gdzieś tam zaczęło działać. Okej, czyli dużą rolę, z tego co rozumiem, miały te dema na początku, że wy ten efekt faktycznie tego procesu, który jest zaimplementowany w narzędziu, pokazywaliście w formie jakiejś demonstracji, zobacz, to się robi tak, 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 tak. Czyli nie wpuszczaliście ludzi tak na żywca i sobie klikaj, może dojdziesz do aha momentu, a może nie? Dokładnie tak. Każdy proces na początku, jeżeli chcesz uzyskać jakąś przewagę konkurencyjną, powinieneś układać w ten sposób, żeby omijać czy nie walczyć na polu, na którym przegrasz z dużymi toolami i brandami. Oni jakby nie są w stanie zeskalować się i zrobić toola dla takiej niszy, która jest dla nich nieatrakcyjna finansowo. Nie są w stanie też robić marketingu, który nie jest w stanie się skalować, więc jeżeli my mieliśmy tylko trochę czasu, no umawialiśmy kole, umawialiśmy jak najwięcej tych coli codziennie, żeby pokazywać Surfera jak największej ilości użytkowników, bo wiedzieliśmy, że nasza konkurencja, która jest zdecydowanie większa, nie są w stanie zatrudniać kolejnych ludzi i poświęcać każdemu klientowi powiedzmy godzinę czy dwie godziny na zrobienie takiego personalnego onboardingu. Okej, czyli waszą przewagą było w to, że byliście właśnie mali, zwinni, co jest często tym kluczowym aspektem właśnie w bootstrapowanych startupach kontra startupach wspieranych przez VC, gdzie tam jest 30-50 osób na początku, rada dyrektorów i to wszystko idzie bardzo, bardzo wolno, a u was to było, szło szybko. Kiedy zdecydowaliście się, że dobra, zaczynamy brać pieniądze za to i jak w ogóle wyceniliście swoją usługę? Jeżeli chodzi o pricing, to powstał bardzo w oparciu o intuicję
I ten proces przebiegał na pewno nie tak, jak powinien przebiegać, dlatego no nie jesteśmy z tego dumni, ale on będzie przebudowany. Kiedy zaczęliśmy monetyzować, jak wypuszczaliśmy kolejne funkcje, które nas zaczęły kosztować więcej? Do momentu, jeżeli koszty były, kiedy koszty były pomijalne, stwierdziliśmy, że warto budować bazę użytkowników, natomiast w momencie, jak koszty dla ciebie, czyli wdrażasz nową funkcjonalność, która zaczyna być bardzo odczuwalna, to przynajmniej część funkcjonalności musi pociągnąć za sobą jakąś tam opłatę. I wycenialiśmy mniej więcej, ile nas kosztuje jakby utrzymanie jednego użytkownika w aplikacji, i na tej bazie powstał pricing dedykowany dla osób, które prowadzą sobie swojego bloga, dla osób, które są freelancerami, czy które oferują consulting SEO, oraz dla agencji, więc podzieliliśmy sobie to jakby pricing dla trzech person. I to był taki model, który jakby nam pozwolił na początku ściągnąć trochę klientów, bo serwer był i dalej jest mega tani, więc ściągnąć tych klientów z Polski, bo głównie jakby ta nasza baza klientów w początkowej fazie się opierała o klientów z Polski, natomiast później z każdym kolejnym miesiącem, gdzie rozwijaliśmy funkcjonalności, które były też atrakcyjne dla innych rynków, no mogliśmy już też podbijać do klientów zagranicznych. Więc z każdym kolejnym miesiącem ten współczynnik klientów z Polski był coraz mniejszy. No właśnie, tak mówisz, mogliśmy podbijać do klientów zagranicznych. To jak takie podbijanie do klientów zagranicznych wygląda? Wiesz co, to jest związane przede wszystkim z rozwojem produktu. Na początku, rozwijając produkt, no nie masz takiej mocy przerobowej, żeby na przykład dostarczyć dane z kilku rynków. Polska to jest jednak 1%, to jest 1% Google, powiedzmy. No i obróbka tych danych w Polsce jest dość tania. Natomiast wypuszczenie tego narzędzia w takiej formie, jak było na samym początku, pozwoliło nam pozyskać trochę środków, żeby rozwijać produkt i wdrożyć kolejne kraje, w tym między innymi Stany, które są kluczowe. Ale to się stało dopiero w momencie, jak wiedzieliśmy, że mamy ten MVP, czyli ten Minimum Viable Product na Stany. Okej, czyli tutaj po prostu problem był z przetwarzaniem, z wolumenem danych, tak na dobrą sprawę, tak? I z jakąś technologią, która się działa pod spodem. A co tam w ogóle siedzi? Jaka technologia, jeżeli wiesz jeszcze? Jest sporo. Jest Elixir, jest Puppeteer. No, mnóstwo rzeczy tam się dzieje. Okej. Czyli Elixir gdzieś tam jest środkiem do tych robotów, tak? A zakładam, że mieliście pewnie jakieś problemy techniczne związane z tym scrapingiem danych, czy nie? Czy może wszystko szło gładko, ale zawsze to jest temat, który jest dosyć... Często twórcy są blokowani przez różne platformy. Jak to? Czy mieliście jakieś z tym ciekawsze historie? To znaczy, wiesz co, na początku robiliśmy to sami, ale jeżeli sam scrapujesz, to zawsze, jeżeli cokolwiek się zmienia, to przestaje ci działać aplikacja i im więcej użytkowników jest na aplikacji, no to tym bardziej to boli. Chociaż na początku, jeżeli to jest beta, użytkownicy wybaczają takie błędy, że jest gdzieś tam chwilowy downtime. Natomiast jeżeli już pobierzesz za to pieniądze, no to nie można sobie pozwolić, żeby aplikacja nie działała. Dlatego stwierdziliśmy, że warto skorzystać z gotowych rozwiązań czy dostawców, którzy zapewnią nam jakby działanie tego scrapingu i podzieliliśmy scraping w ten sposób, że jest kilku dostawców i w momencie, jeżeli odpytujemy jednego i coś tam nie działa, no to mamy jakby kolejkę jakby dostawców, którzy nam są w stanie dostarczyć real-time dane, więc pomijamy jakby ten problem, używając zewnętrzne aplikacje. Tak zwany fallback, tak? Nawet popularne jest też, że
aplikacje, które wysyłają, czy dostawcy maili transakcyjnych, też się robi. Kilku dostawców, jak ten nagle ma jakiś downtime, to wysyłamy te maile transakcyjne od innego dostawcy. Fajnie, fajnie. A możesz podać jakąś nazwę tych partnerów, z którymi robicie ten scraping, jeżeli ktoś gdzieś chciałby robić podobne rozwiązania i w ogóle z jakimi kosztami trzeba się liczyć, jeżeli chodzi o takie partnerstwo? Wiesz co, na przykład Data for SEO czy Serpwow, to myślę, że dwa takie najpopularniejsze. Jest mnóstwo innych, ale te dwa są najbardziej znane i w miarę stabilne. Jeżeli chodzi o koszty, to ciężko mi powiedzieć. Są koszty na stronie, natomiast przy naszym wolumenie to są jakby innego typu koszty ze względu na to, że my mamy te umowy negocjowane indywidualnie. No tak, bo tego jest po prostu bardzo, bardzo, bardzo dużo. No ale jak jesteście na poziomie 1 000 000 złotych miesięcznie, to pewnie te koszty są pomijalne już na ten moment. Okej, mówisz, że bardzo podkreślasz to, że robicie ten tak zwany produkt-led growth, tak? Czyli ten produkt napędza wzrost, czyli im produkt jest lepszy, tym wzrost jest większy. Jak komunikujecie? Po pierwsze, jak wybieracie, co będzie ulepszone w produkcie albo co będzie wprowadzone w produkcie? I jak komunikujecie to, żeby faktycznie nowi ludzie przychodzili, bo jest coś nowego? Więc przede wszystkim, jeżeli chodzi o produkt, no bo to pytanie to jest jakby, to jest jakby dwa wątki. Tak. Jeżeli chodzi o produkt, mamy systematyczne kole, na których omawiamy sobie różne pomysły na rozwój feature'u i zawsze sobie definiujemy jakby apetyt na dane ulepszenie konkretnego procesu i budujemy kolejne feature'y w oparciu o taką kalkulację, jak bardzo one wpłyną na proces naszego użytkownika. Bo można sobie budować kolejne 1000 feature'ów, które nie są ze sobą związane i nie wspierają tego samego procesu. No ale to jest jakby droga donikąd, bo każdy z tych 1000 feature'ów będzie miał lepszy odpowiednik na rynku. Natomiast jeżeli każdy kolejny feature wspiera ten sam proces, to będziesz najlepszym toolem we wsparciu właśnie danego procesu. I takie mamy podejście, żeby budować kolejne feature'y, ale w oparciu o te same procesy. I teraz jak podejmujemy decyzję, gdzie się skupiamy w tym momencie? To jest chłodna kalkulacja i to jest na zasadzie jakby takiej agitacji trochę. Każdy członek naszego teamu może przedstawić swój pomysł na ulepszenie jakiegoś feature'a, opisać go i to jest i taki kształt, powiedzmy, czyli taki shape danego pomysłu trafia bezpośrednio do osób decyzyjnych. Też każdy może porozmawiać z tą osobą decyzyjną, że słuchaj, no wydaje mi się, że to jest mega i to nam przyniesie taki zysk, czy to nam pozwoli tak bardzo ulepszyć gdzieś tam ten kanał pozyskiwania klientów, to nam pozwoli ulepszyć produkt. No i wtedy wiemy mniej więcej, jaki będzie spodziewany efekt. Jesteśmy w stanie sobie określić środki, które możemy zużyć na dany feature. Jeżeli się mieścimy, no to wtedy jest wielce prawdopodobne, że to zostanie zrobione. Natomiast jeżeli okazuje się, że zasoby byłyby zbyt duże, to i w tym momencie nieoptymalnie byłoby wykorzystywać na dany feature, no to wtedy to trafia gdzieś tam do backlogu, ewentualnie na późniejsze wdrożenie. A jak się przekłada właśnie to, że zbudowaliśmy nowy feature, ulepszyliśmy ten proces i jak teraz to komunikujecie użytkownikom i jak to się przekłada na tych nowych użytkowników, którzy przychodzą, o, bo coś jest nowego? Mamy kilka kanałów. Wokół Surfera utworzyliśmy społeczność, taką społeczność SEO, pomagamy sobie rozwiązywać problemy, mamy swoją grupę facebookową, tam jest kilka tysięcy osób, w tym również sporo influencerów ze świata, nie tylko SEO, również ze świata marketingu, więc oni nam pomagają trochę w promowaniu tych ulepszeń, które wdrażamy.
Warto dodać, że też sporo jakby naszych klientów przychodzi do nas poprzez marketing afiliacyjny. I to jest coś, co nam pozwoliło na początku bardzo szybko pozyskiwać klientów i pokazać surfera przed na przykład grupą 10 czy 50 tysięcy osób, gdzie mogliśmy użyć kanału danego afilianta. Myślę, że Wow. przy takim podejściu bootstrapowym ten marketing afiliacyjny jest bardzo fajny, no ale też trzeba mieć dobry produkt i dotrzeć do tego odpowiedniego afilianta, więc potrzebny jest też research i trochę wytrwałości. Czyli to pewnie byli jacyś influencerzy, czy ludzie, którzy mają duże społeczności w tym konkretnym, w tym regionie SEO, tak? Czy ekspertów SEO? Nie tylko SEO, jakby no, copywriting można powiedzieć, że to jest element SEO, ale nie do końca SEO, bo to jest jakby tworzenie treści, to jest content marketing, więc mamy afiliantów i osoby, które są znane zarówno w środowisku SEO, jak i w takim szeroko pojętym marketingu. Okej, okay, to jakbyś mógł podać taką krótką instrukcję, jak to, do takiej osoby uderzyć i co jej powiedzieć, żeby ona powiedziała: okej, okay, dobra, super, to ja będę promowała wasz produkt, pokażę go z całej swojej społeczności. No, na początku trzeba mieć super produkt i coś, co jeszcze nie istnieje. Trzeba też wybadać, czy dany influencer nie współpracuje z twoją bezpośrednią konkurencją, jeżeli masz tych konkurentów, a później szukać bezpośredniego kontaktu, bo napisanie maila do influencera zazwyczaj kończy się niczym, ale przez siatkę kontaktów możesz docierać jakby do kolejnych osób, czyli no, na pewno znasz kogoś, kto zna kogoś i po prostu poprosić o przedstawienie i wtedy to działa, bo wtedy ta osoba, która jest influencerem, ma świadomość, że rozmawia z prawdziwą osobą, że ten e-mail, który został wysłany, nie był jakiś tam wygenerowany przez bota, tylko faktycznie był spersonalizowany i poszedł do niej. Okej, okay, czyli rozbudowujemy swój network i prosimy o intro do kolejnych osób, od osób, które już znamy i które jakoś tam nas już szanują w jakiś konkretny sposób. Super, tak, super. Myślę, że Tak, to jest... robimy sobie to credibility, ale to się jakby nie bierze znikąd, tylko my musimy pokazać, że jesteśmy wiarygodni, na przykład przez tworzenie tej społeczności, przez tworzenie grupy facebookowej. Jeżeli na grupie facebookowej publikujemy informacje czy publikujemy artykuły, które dają odpowiednią wartość w danej branży, no to naturalnie ta grupa przyciąga kolejne osoby i ta siatka nam jakby rośnie samoczynnie i przez to, że jest jakby więcej osób na grupie, to wystarczy zapytać na grupie, czy ktoś nie zna kogoś i te osoby same się zgłaszają później, żeby nawiązać współpracę. Jak się pozyskuje klientów w Stanach i czym to się różni od pozyskiwania klientów w Polsce? Czym ci klienci się ogólnie różnią? Jak to z twojej perspektywy wygląda? Klient, który przychodzi ze Stanów, jest... Ma dolary. Jest trochę... Okej, tak, ale oczekuje trochę innego podejścia. I tutaj no jest mniej zaawansowany w porównaniu do klienta z Polski. Ten klient z Polski jest bardziej świadomy. Natomiast klient, który przychodzi ze Stanów, musi zobaczyć wartość aplikacji w pierwszych kilku sekundach po wejściu na aplikację i to jest kluczowe, żeby pokazać wartość, żeby dać tą wartość w pierwszych kilku kliknięciach. Jeżeli tego nie zapewnimy, to taki klient rezygnuje z aplikacji. I to jest nawet mniej ważne, to co napiszemy na landingu, te osoby zazwyczaj nawet nie czytają tego, co jest na landingu. Po prostu słyszą gdzieś, że o surfer, spoko tool, no to gdzieś tam spróbuję. Wchodzą, jeżeli nie zrozumieją tego, do czego to jest, lub jeżeli na przykład źle wykorzystają input, bo pozwoliłeś wpisać URL, a tam powinno być słowo kluczowe i damy dane, które są jakby nierelewantne, no to wtedy taki klient się sparzy i będzie go trudniej pozyskać. Więc przede wszystkim powinniśmy planować budowę produktu dla klienta ze Stanów.
jeżeli chcemy pozyskać klienta ze Stanów. Ten, struktura tego produktu i struktura tej ścieżki klienta i ten customer success powinno być zaprojektowane no zupełnie inaczej. Okej, okay, a to jak w Surferze wyglądają te pierwsze sekundy dla klienta amerykańskiego? Czy jest, jeżeli klient z Ameryki, to pokaż to. Nie, ogólnie powinniśmy budować aplikację tak, żeby była intuicyjna i żeby nie wymagała tłumaczenia. Jeżeli UX czy UI wymaga tłumaczenia, no to jest zły UI. Dlatego staramy się upraszczać procesy, staramy się upraszczać dane, pokazywać dane w taki sposób, żeby były zrozumiałe dla użytkownika, żeby nie potrzebował takiej eksperckiej wiedzy, żeby skorzystać z tych danych. Czyli możemy pokazać surowe dane, na przykład tabelaryczne, ale możemy też powiedzieć, że słuchaj, powinieneś użyć tego zestawu słów gdzieś tam u siebie w treści, bo dzięki temu masz szansę na lepszy ranking. Więc chodzi o budowanie tej całej komunikacji od pierwszego momentu, jak użytkownik się zaloguje, czy utworzy konto, do momentu użycia, bo jak już zacznie używać i zobaczy wartość w tym toolu, to ten klient ze Stanów zostaje, więc tam ten churn jest zdecydowanie niższy dla użytkowników, którzy już zobaczyli wartość i jakby sobie stale z tego korzystają. Okej, czyli tak na dobrą sprawę jest to taki po prostu rozbudowany onboarding automatyczny, że ty wchodzisz i masz te kilka kliknięć do tego, do tej wartości, a potem jak już ktoś wchodzi trzeci, czwarty, piąty raz, no to możemy mu już pokazywać troszkę więcej tych tabelek, tych opcji do wyboru, gdzie on sobie może kliknąć, gdzie on może wejść. Już nie potrzeba tej prostoty. Tak, te opcje są cały czas dostępne, tylko one są trochę bardziej schowane i z każdym następnym krokiem można je pokazywać, czy to w różnych sekwencjach mailowych, które są dopasowane do poszczególnego użytkownika, na przykład na bazie używania aplikacji. Jeżeli użytkownik jakby używa aplikacji w jeden sposób, to ta sekwencja będzie odpowiednia. Jeżeli używa w inny sposób, to inna sekwencja może będzie fajniejsza, więc trzeba te sekwencje strukturyzować i tutaj masz rację, że trzeba jakby ten produkt cały czas upraszczać. Natomiast tu nie chodzi tylko o sam produkt, tylko o zaprojektowanie całej ścieżki od momentu, jak ten użytkownik przychodzi do momentu, aż zacznie używać. I nawet bym to rozszerzył, że ważny jest proces preboardingu, czyli to, co użytkownik wie o nas i z czym się zderzył, zanim on w ogóle przyjdzie się zalogować do nas do aplikacji. Bo jeżeli on tylko usłyszy słowo surfer i to mu nic nie mówi, jest duże prawdopodobieństwo, że się sparzy, bo trafi w takie miejsce aplikacji, które nie da mu odpowiednich danych. Ale jeżeli my wcześniej mu pokażemy, do czego jest ten surfer jakimś sposobem, to wtedy poświęci nam trochę więcej czasu, że dojdzie do tej propozycji wartości, którą my mamy. Okej, okay, dobra, a jak zrobić, jak zaprojektować ten proces, żeby ten preboarding, skąd ci ludzie... Preboarding, czy często się też mówi preframing, nie? Że nawet to, jak ktoś cię zapowie przed tym, jak wyjdziesz na scenę, na prezentacji, będzie miało wpływ na to, jak ludzie będą odbierali. Nie? Jak ktoś zapowie, nawet robili takie badania gdzieś tam na studentach, że część studentów dostała informację, że nowy profesor jest taki super i w ogóle i świetnie uczy, a inni dostali informację, że jest chłodny i w ogóle no, ma słaby kontakt ze studentami. No i potem robiono ankietę i oczywiście okazało się, że ci, którzy dostali tą pozytywną informację, no to pozytywnie odpowiadali, ci, którzy negatywną odpowiadali statystycznie dużo częściej negatywnie, więc ten preframing czy preboarding jest istotny i teraz jak go zaprojektować? Więc jakby każde działanie marketingowe, no bo preboarding to jest raczej działanie po stronie marketingu, no też wymaga oszacowania kosztów, sprecyzowania, co tak naprawdę chcemy osiągnąć i w jaki sposób to ma wpłynąć na ten preboarding. Więc u nas robiliśmy jakby osobny preboarding dla klientów ze Stanów i osobny dla klientów z Polski. No i
Może o tym, który jest kluczowy dla klientów ze Stanów. Wypuściliśmy taką wtyczkę, czyli zastosowaliśmy engineering as marketing, inżynieria produktowa, która ma się przekładać na marketing. Stwierdziliśmy, że wypuścimy darmowego toola, rozszerzenie do Chroma, które będzie dawało użytkownikom jakieś dane, które są dla nich zrozumiałe, czyli ilość na przykład wyszukiwań danego słowa w Google. Jeżeli korzystasz z Google, to nasza wtyczka ci mówi, ile osób miesięcznie wyszukuje tego słowa, pokazuje ci pewne dane. I już w tej wtyczce możesz sobie te dane ocenić. No oczywiście tam mamy call to action, że możesz się zalogować do serwera. Przez to, że udostępniamy to za darmo, ludzie sobie instalują i wyciągają tą łatwą wartość dla nich do zrozumienia, czyli ile osób miesięcznie wpisuje to słowo. No i przy okazji widzą już pewne dane i uczą się tych danych. I jak są gotowe, to skorzystają z serwera, bo widzą już, że te dane tam są i wiedzą, że w serwerze też te dane znajdą, tylko bardziej rozbudowane. I w kilka miesięcy po wypuszczeniu tej wtyczki udało się nam pozyskać 300 tysięcy aktywnych instalacji w tym momencie. Myślę, że ponad 300 tysięcy. Wow. Zakładam, że robiliście jakiś launch na różnych platformach typu tak. Product Hunt? Tak, był launch na Product Hunt, ale głównie wykorzystaliśmy też te pozostałe kanały, czyli grupy facebookowe i tutaj też no, sporo takich znanych blogerów, afiliantów, więc szybko zbudowaliśmy tą bazę użytkowników i to stale rośnie, także myślę, że za 2 miesiące będziemy mieć około 400 tysięcy użytkowników na wtyczce. Więc no, to jest jeden sposób, żeby korzystać z tej inżynierii produktowej. Poza tym no, można robić preboarding poprzez edukację. I na początku, jak wypuszczaliśmy serwera, stwierdziliśmy, że niewiele osób w środowisku SEO wie, jak współpracować z danymi, więc napiszemy książkę. I napisaliśmy książkę o tym, jak robić SEO. Był to SEO Playbook. Sprzedaliśmy już jakby cały nakład, tam powiedzmy dwa nakłady wyszły, dwa nakłady sprzedaliśmy i uczyliśmy tej metodyki. Pokazywaliśmy, że warto gdzieś tam opierać swoje decyzje o dane, że to niekoniecznie jest intuicja, czy przypuszczenia, czy myślenie życzeniowe, tylko pozycjonowanie faktycznie opiera się na danych. I również w tej książce były przykłady, jak wykorzystać serwera i jak usprawnić swoje procesy i jak zaadoptować to myślenie do swoich codziennych procesów SEO-owych. Wypuściliśmy również SEO Masterclass. To jest taki kurs o pisaniu składający się z około 30 lekcji. To są lekcje na bazie filmów plus jakieś dodatkowe materiały. I ten kurs też został pobrany w ciągu pierwszych 2 tygodni przez kilkanaście tysięcy użytkowników i tam też uczymy tej metodyki pracy z danymi, o tym jak korzystać z serwera. Oczywiście podajemy alternatywy, staramy się być obiektywni. Serwer jest jedną z alternatyw, która jest wymieniona w tych dostępnych narzędziach na rynku. I dzięki temu, że te osoby już wiedzą jak pracować z danymi, wchodząc później na serwera, one wiedzą z czym to się je i są w stanie dać nam trochę więcej czasu. Czyli wykorzystaliście po prostu całą paletę rozwiązań takich typowo growth hackingowych, typu robimy kurs, robimy książkę, robimy darmową aplikację, która jest takim tym frontendowym naszą częścią i wszystko idzie potem do sprowadza się do aplikacji. Okej, okay, a jak ten wzrost serwera wyglądał? On jakby był coraz szybszy? Które kanały przyniosły tak naprawdę największą ilość klientów? Szczególnie w tych początkowych okresach, tak? W początkowym okresie to po prostu poczta pantoflowa. Użytkownicy nie wiem, lubią się dzielić, to jest takie środowisko, SEO-wcy lubią się dzielić danymi, lubią się dzielić nowymi toolami. My też wypuszczaliśmy jakieś case studies
I to nam przynosiło jakby organicznie nowych klientów. Nie inwestowaliśmy w ogóle, no nie mieliśmy na początku środków, które by pozwoliły inwestować w jakieś adsy czy coś w tym stylu. Więc wszystko, co osiągnęliśmy do poziomu powiedzmy około 200 tysięcy dolarów MRR-a, to zostało osiągnięte organicznie. Okej. Także no największy, jeżeli miałbym określić co najwięcej, no to po prostu aktywność w social media, współpraca z influencerami i marketing afiliacyjny. No i ruszanie tych kanałów growth hackowych. A od ile wasze najtańsze plany kosztują? I powiedz mi jeszcze, jak się rozkłada, ile jest tych klientów, którzy są na tych w bardzo tanich, tańszych planach, a ilu jest na tych droższych i najdroższych? Pricing jest bardzo płaski. Zaczyna się od 29 dolarów. Następny plan to jest 59 dolarów. No i kolejny taki agencyjny 100 dolarów, więc to są takie trzy najpopularniejsze. Z tym, że jeżeli chodzi o rozkład, to nie jestem w stanie ci podać danych. Okay. Nie mam ich teraz przed sobą. Okej. Ale jakbyś tak szacował, to raczej te średnie plany, czy tak. raczej te średnie plany? Czyli no na ogół się tak rozkłada, nie? Że większość tak. Klientów jest na tym środkowym planie. Podobnie jest u mnie. Chciałem cię podpytać o artykuł, który ostatnio napisałeś. Składa się z dwóch części. W sumie to była też częściowo inspiracja, żeby cię tutaj zaprosić, bo bardzo, bardzo, bardzo mi się spodobało w formie właśnie tego wyciągnięcia pewnych lekcji z tej całej historii. No i oczywiście wasze wyniki są świetne i wydaje mi się, że macie ten już od jakiegoś czasu ten produkt market fit. Dzisiaj czytałem, że musisz mieć milion dolarów rocznie subskrypcji i to jest mniej więcej i wzrost 100% rok do roku, że to jest dopiero product market fit. To takie dosyć duże liczby. No ale wam idzie dobrze. I wynotowałem te lekcje, które jakby wyciągnąłeś z tego. I chciałem cię po prostu podpytać troszkę o szczegóły, żebyś mógł opowiedzieć o każdej z tych lekcji. Więc pierwsza lekcja to było produkt. Always innovate, tak? Ciągła innowacja. Co przez to rozumiesz? Wiesz co, chodzi o stałe usprawnianie produktu, ale o rozwiązania, które jeszcze nie istnieją. Jeżeli zorientujesz swoje gdzieś tam działania produktowe w obszarze takich elementów, które już istnieją na rynku i nie dokładasz tego czegoś ekstra od siebie, to zazwyczaj przegrywasz tą walkę o klienta. Warto natomiast proponować rozwiązania, które oszczędzają naszym klientom czas, które usprawniają procesy, czy które sprawiają, że na przykład decyzje podejmowane przez naszych klientów są lepsze i bardziej trafione w obszarze na przykład marketingu internetowego. Zakładam, że trzeba dosyć mocno badać to, co ci użytkownicy robią, nie? Że tak. Żeby znaleźć to miejsce do usprawnienia. Tak, i to jest jakby ta kolejna lekcja, czyli zawsze trzeba mierzyć to, co może być zmierzone. Więc tak, badamy, co użytkownicy robią, ale też często rozmawiamy z użytkownikami i pytamy, co moglibyśmy usprawnić. I to, co ciekawe, to użytkownicy wychodzą od problemów i ja zawsze lubię sobie szukać tych problemów i nie po to, żeby się skupiać na problemach, tylko wiem, że jeżeli jest zdefiniowany problem, to my zdefiniujemy rozwiązanie i często to rozwiązanie jest lepsze niż użytkownicy oczekują, bo użytkownicy oczekują rozwiązania problemu, a nie wdrożenia konkretnego feature'a czy usprawnienia, natomiast często ten request od użytkownika jest właśnie w obszarze tego feature'u, więc za requestem zawsze kryje się problem, który trzeba zdiagnozować i to jest bardzo istotne. Czyli tutaj jak chodzi o to, że użytkownik chce szybszego konia, a wy mu dajecie samochód, tak? W tym momencie, tak? Użytkownik ma problem, chce jechać szybciej, tak. Szybciej się poruszać, ale nie wie, że
potrzebna jest ta innowacja, którą właśnie twórca produktu może dostarczyć. Okej, dobra, czyli w sumie załatwiliśmy punkt szósty, czyli measure what can and should be measured. Mamy to mierzenie. Na jakich poziomach mierzycie to? Czy to są jakieś zewnętrzne tule, typu, nie wiem, Mixpanel? Czy macie jakieś swoje narzędzia, czy jakieś... Kombinacja. Jest to kombinacja narzędzi. Jest Mixpanel, jest Amplitude, jest HubSpot, więc jest mnóstwo tego, mnóstwo narzędzi dostępnych na rynku. Testowaliśmy też bardzo dużo narzędzi, nie wszystkie spełniają oczekiwania i często też jest tak, że jedno narzędzie nie załatwia wszystkiego, więc potrzeba kombinacji i trzeba być otwartym na próbowanie nowych rozwiązań. Super. Napisałeś jedną z lekcji Don't strive for perfection, but deliver. Czyli nie silmy się na perfekcjonizm, dowoźmy, tak? Dostarczajmy nasz produkt. Tak. W obszarze produktu, szczególnie jeżeli nie dostarczasz produktu dotyczącego płatności kartami kredytowymi czy coś w tym stylu, możesz sobie pozwolić na to, żeby on był nieperfekcyjny, jeżeli on dowozi wartość. Mhm. I często jest tak, że startupy boją się jakby pchać ten produkt, boją się release'ów ze względu na to, że ten produkt nie jest jeszcze gotowy i często wpadają w taką pułapkę, że jeszcze jeden feature i wtedy gdzieś tam wypuszczamy ten wypuszczamy produkt. Tak. Jeszcze jeden feature wypuszczamy, zamiast walidować ten produkt od razu. Więc często traci się na tym 5 razy więcej czasu i jest możliwe zaadoptowanie 20% czy zużycie 20% zasobów, a dostarczenie 80% wartości i warto się na tym skupiać, warto sobie postawić jakiś deadline, kiedy wiesz, że musisz coś wdrożyć, niezależnie czy to będzie perfekcyjne, to nie będzie perfekcyjne, bo perfekcja nie istnieje. Mhm. Zawsze będzie coś do poprawy, ale już na tym etapie będzie można walidować, czy ten produkt ma sens, bo jeżeli się okazało, że to nie ma sensu, no to straciliśmy tylko 20% zasobów. A jeżeli to ma sens, to użytkownicy sami nam powiedzą, w którym kierunku rozwijać ten produkt. Więc my nie jesteśmy perfekcyjni, nikt nie jest perfekcyjny i nie dowozimy perfekcyjnych produktów. Trzeba mieć taki mindset, żeby zaakceptować właśnie te braki i wypuszczać produkt, który ma pewne braki, ale przez to oszczędzamy mnóstwo czasu, mnóstwo zasobów i popełniamy mniej błędów. A kiedy... wypuściliśmy produkt, daliśmy go klientom, załóżmy, że jeszcze nie chcemy za niego pieniędzy, bo w tym momencie chcemy budować bazę użytkowników. Jakie są sygnały, że to ma sens, a jakie są sygnały, że to nie ma sensu? Jeżeli użytkownicy bardzo narzekają na ten produkt i to jest zdecydowanie sygnał, że tak, że to ma sens, bo trzeba pamiętać, że jeżeli są obiekcje, to ktoś, kto poświęcił czas na te obiekcje, no temu komuś zależy na tym, żeby to działało. I to jest jeden z najlepszych sygnałów, mm-hmm. który możemy dostać, to są obiekcje użytkowników, że to nie działa, to nie działa, to nie działa. Czy to w ogóle nie działa tak, jakbyśmy oczekiwali. I to jest super. No niektórzy się przyjmują, wypuścimy niepełnowartościowy produkt i gdzieś tam ludzie się sparzą, ale jeżeli dostajemy ten negatywny, ale produktywny feedback, to jest super potwierdzenie, że ten produkt może mieć market fit i warto te bugi gdzieś tam łatać i poprawiać ten produkt. No i drugim sygnałem jest, jeżeli my wypuszczamy produkt, który jest nowy, wypuszczamy na stosunkowo małych limitach i jeżeli użytkownicy pytają o to, czy jest możliwość podniesienia tych limitów na użycie tego produktu, to też jest dla nas super sygnał, że to coś musi w tym być i jest zapotrzebowanie na rynku na to. Powiem ci, że to jest fajny hack, że wypuszczamy produkt i mocno limitujemy i ktoś musi się dopytać, dobra, chcę zwiększyć, bo z tego faktycznie korzystam. To jest niezły patent do przetestowania.
Punkt trzeci z twojej listy. Refine what's working instead of making it too complex. Mhm. Co tutaj miałeś na myśli? Wiesz co, tutaj chodzi o iterowanie tego, co działa i usprawnianie procesu. Niekoniecznie dokładanie nowych feature'ów i robienie produktu, który jest bardziej skomplikowany, przyniesie rezultaty, natomiast często można iść w drugą stronę, wręcz ułatwić ten proces, gdzieś tam pokazać nawet mniej danych, ale bardziej zrozumiałych i iterować ten produkt tak, żeby robił jakby za ciebie część procesów tych myślowych i podejmowania decyzji, ale żeby ten proces do podjęcia tej decyzji czy do zrobienia, no nie wiem, to co ten projekt, to czego oczekujesz od danego produktu, żebyś ten efekt otrzymał jeszcze szybciej, bez potrzeby angażowania swojego czasu. Okej, okay. Myślę, że to jest jasne. I kolejny ciekawy punkt, czyli have a plan and pivot regularly. Tak, to jest bardzo ważne przy współpracy ze świetnymi ludźmi. No, mam ogromne szczęście, że współpracuję z niesamowitymi ludźmi i no, praca w tym teamie to jest niesamowita nobilitacja. I tworząc sobie gdzieś tam wspólnie plany, bo planujemy wspólnie, tworząc sobie gdzieś te plany, nie fiksujemy się na jakieś tam rozwiązania, tylko dajemy ludziom swobodę i dzięki temu ci ludzie mogą podejmować decyzje, mogą wręcz stwierdzić, ok, ten plan nie miał sensu, natomiast ten cel ma sens i ten plan nie miał sensu, więc jesteśmy w stanie go sami spiwotować, żeby dojść do tego celu i ci ludzie dowożą. To jest niesamowite, jak inteligentni ludzie potrafią wychodzić z rozwiązaniami, które często są niekonwencjonalne i jedna osoba czy nawet cały zarząd nie jest w stanie wyjść z takimi najlepszymi rozwiązaniami. Często nie jesteśmy w stanie myśleć, powiedzmy, out of box. Musimy być otwarci też na pomysły innych. Jeżeli inni mają świadomość tego celu, wiedzą, że mogą spiwotować w każdej chwili i ten cel zostanie osiągnięty. Czy to jeżeli chodzi o produkt, bo na przykład, tak jak powiedziałeś tutaj, no, my możemy oczekiwać szybszego konia, jak ktoś przychodzi z samochodem. I to się dzieje w produkcie, to się dzieje w marketingu i to się dzieje też jakby całościowo, jeżeli chodzi o biznes. Czyli po prostu dajmy swobodę, wyznaczmy kierunek, wyznaczmy plan, ale dajmy swobodę na to, żeby ten plan jakoś modyfikować w trakcie, byleby dojść do tego ostatecznego celu. Tak, ten cel też może być zmodyfikowany, bo cel to nie jest tak, że... Okay. Jasne, to nie jest tak, że jest jakiś tam cel i musimy go osiągnąć. Jeżeli na horyzoncie pojawi się jakiś ciekawszy cel, no to jesteśmy w stanie ocenić, że okej, okay, ten inny cel jest ciekawszy i to jest bardziej atrakcyjne z punktu widzenia spółki, produktu, marketingu, więc jesteśmy w stanie podjąć tą decyzję i spiwotować. Często jest tak, że szczególnie przy współpracy z VC, gdzieś tam mieliśmy kilka rozmów na początku, oni oczekują, że przedstawisz plan na 3 lata i według tego planu tam będzie rósł przychód, nie wiem, wydatki i tak dalej. Nie jesteś w stanie oszacować często przychodu czy wydatków na kolejne 3-4 miesiące, a co dopiero na 3 lata. Więc trzeba mieć świadomość, że tak, ta flexibility, ta elastyczność w podejmowaniu decyzji i jakby w dopasowywaniu celu do okoliczności jest bardzo istotna. No też zwróć uwagę, że pojawia się na przykład COVID i odwraca pewne segmenty rynku w drugą stronę i my musimy wtedy pivotować. Na przykład jeżeli rozwijaliśmy jeden segment produktu, ale na przykład się okazuje, że nie wiem, nie możemy teraz rozwijać coś, jakby pchać środków w rozwijanie produktu dedykowanego dla restauracji czy tego typu rzeczy, tego typu biznesów, bo one są zamykane, więc musimy spiwotować w coś innego. Może trochę inny cel, może trochę inna droga do osiągnięcia celu. No właśnie tak, z tymi budżetami, z tym planowaniem, to jest ciekawa sprawa. Znajomy właśnie mówił, że pierwszy raz od początku prowadzenia firmy, 9 lat, pierwszy raz mu się spiął budżet. Tak, a jest na poziomie zbliżającym się do 10 milionów złotych ARR-u. Więc to jest
to nie jest takie proste, chociaż niby biznesy subskrypcyjne są przewidywalne i tak bardziej niż biznesy nieoparte na subskrypcji. Tak. Dobra. Cherish your community. To, co wspominałeś wcześniej, tak, że ta społeczność dała wam bardzo dużo. Jeszcze jak mógłbyś troszeczkę to rozwinąć. Staramy się mieć kontakt z użytkownikami. Ja staram się mieć kontakt z użytkownikami raz na jakiś czas, bezpośredni, na tyle, na ile mogę, ale w zarządzie jest kilka osób, które też mają stały kontakt i na przykład przeprowadzamy sobie takie tygodniowe walkthrough dla grupy użytkowników, użytkownicy, którzy zapisaliśmy w ciągu ostatniego tygodnia. I dzięki temu jesteśmy w stanie sobie oszacować, gdzie są te problemy, z czym najwięcej walczyli, jakby jeżeli chodzi o zrozumienie aplikacji, gdzie widzieliby jakieś usprawnienia i do jakich funkcjonalności nie doszli, a powinni dojść i kiedy pojawia się ten aha moment, czyli co na przykład dać trochę, jakby trochę bliżej do tego pierwszego jakby zetknięcia użytkownika z aplikacją, co przesunąć trochę na dalszy plan. Więc to jest mega istotne w budowaniu tego produktu, od którego użytkownicy się nie odbijają i nie pivotują. No i też jeżeli chodzi o te requestowane rozwiązania, więc tu wychodzi mnóstwo fajnych pomysłów i problemów, za którymi kryją się te rozwiązania ciekawe. Doceniaj konkurencję, a nie hejtuj konkurencję, jak to robią niektórzy. To pytanie pomocnicze. Kto jest waszą taką top 3 czy top 1 konkurencji? Ahrefs to jest wasza konkurencja? Niekoniecznie. Ahrefs to jest potencjalny partner. Aczkolwiek Ahrefs zaczął też ostatnio pivotować z takiego typowego offsite'u, bo Ahrefs jest znany z analizy linków, które prowadzą do twojej strony. Natomiast no, my nie analizujemy linków lub analizujemy na takim bardzo okrojonym poziomie. My skupiamy się na tym, co jest on-site'owe, ale też nie w obszarze jakby samego SEO, ale takiego inteligentnego kontentu, który pomaga ci tworzyć treści odpowiadające na realne problemy użytkowników, a nie tylko w oparciu o zagęszczenie słów kluczowych. Więc można powiedzieć, że SEMrush jest taką konkurencją. I to jest chyba konkurencja numer jeden. No są jeszcze tule, które jakby dostarczają część naszej wartości. To jest MarketMuse, ClearScope i też no musimy cały czas obserwować, mieć na uwadze, patrzeć, w którym kierunku się rozwijają. To jakby nie tylko po to, żeby wiedzieć, co robią, ale też czasem jest tak, że można z ich rozwiązania czerpać jakieś inspiracje i nie zamykać się na to. Często też można wykorzystać współpracę jakby dwóch konkurencyjnych firm i jakby podzielić się pewnymi danymi, bo osoba, która używa jednego tula, to wcale gdzieś tam nie znaczy, że ona nie będzie używała drugiego tula, bo tam jest coś unikalnego, więc warto obserwować konkurencję chociażby po to, żeby dostarczyć coś unikalnego, czego oni nie mają, nawet jeżeli to jest bezpośredni konkurent. Make your customer support a growth leverage. Tak, to jest bardzo ważne. Nie stać nas na słaby support, szczególnie jeżeli jest się toolem z Polski, który gdzieś tam próbuje dobijać się do tego rynku amerykańskiego. Support to jest nasza siła i to jest coś, co się nie skaluje, ale im więcej requestów, tym więcej ludzi po prostu powinniśmy zatrudnić, zacisnąć zęby, ponieść koszty i dać tym użytkownikom, którzy mają problemy z aplikacją, jak najlepsze rozwiązanie, jak najszybciej, żeby te odpowiedzi były jak najszybsze i pokryć jak najwięcej doby, to żeby support po prostu pracował nie tylko w godzinach, nie wiem, od 8 do 16 w Polsce, tylko żeby pracował w takich godzinach, które są optymalne dla klienta właśnie z zagranicy. Jeżeli ten klient dostanie instant odpowiedź, to najprawdopodobniej on z nami zostaje. Czyli dobry support jest przewagą tych mniejszych firm, które po prostu mogą sobie na to pozwolić i zrobić to szybko. A takie pytanie, znajomy mnie zapytał, który też prowadzi zagraniczny SaaS,
co bym zrobił, ja pytam ciebie teraz, co ty byś zrobił w sytuacji, gdzie jest opcja refundu, tam powiedzmy 14 dni czy 30 dni i klient przychodzi po 2 miesiącach, mówi, że jednak mi ten tool nie pasuje i ja chcę refund za te miesiące. Czy macie jakąś tego politykę? Jak ty byś do tego podszedł? Tak. Tak, mamy politykę i robimy zawsze refund. Zawsze po prostu słuchamy klienta. Jeżeli klient stwierdza po miesiącu, że ten tool mu jednak nie pasuje, chce refund, no to nie ma problemu. Okej. Okay. 100%. Czyli po prostu idziecie tutaj mocno pod klienta, żeby potem nie było sytuacji, że ten klient, mimo tego, że regulaminowo nie powinien dostać tego refundu, to on będzie pewnie gdzieś tam opowiadał w internecie, o, nie oddali mi moich pieniędzy. Tak, warto jeszcze zweryfikować, na ile ten tool był faktycznie używany, mm-hmm. bo jeżeli tam były limity maksymalnie wykorzystane, to może jest troszkę inna sytuacja. No ja zakładam, że nie rozmawiamy tutaj o kliencie, który gdzieś tam przyszedł i próbuje cię naciągać, tylko kliencie, tak. który zapłacił, nie miał z tego żadnej wartości i po prostu stwierdził, że no okej, nie przydaje mi się to, nie umie tego wykorzystać i chce refund. Wtedy w 100% dajemy refund. Okej, okay, super. Dzięki za odpowiedź. I mamy kolejny punkt związany z zespołem. Think of how to fill the gaps in your team's skillset. Czyli myśl o tym, jak zapełnić luki w skillsetzie twojego zespołu. Tak, bo no nie jesteśmy w stanie być dobrzy we wszystkim i zatrudnianie kolejnych ludzi powinno się opierać właśnie na tym, żeby zapełniać te luki, które mamy. I jeżeli dopasujemy tych ludzi do siebie, to mamy pełne spektrum takiego skillsetu, które pozwala nam osiągnąć sukces na wielu polach. Jeżeli załóżmy, nie zatrudnimy dobrego marketingowca, to możemy sobie nawet nie zdawać sprawy z tego, jaki potencjał tam jest nieodkryty. Jeżeli nie zatrudnimy dobrego deva, to możemy sobie nie zdawać sprawy, co jest jeszcze do zakodzenia. Czy na przykład, jeżeli nie rozwiniemy teamu data science, to możemy sobie nie zdawać sprawy, ile tam machine learningu może być pod spodem w naszej aplikacji. I zawsze warto uzupełniać ten skillset, choćby po to, żeby poszerzać swoje horyzonty i zbadać to, co jest możliwe i oszacować, za ile to jest możliwe. Okej. Tak, to jest fajne podejście, że w momencie, jak zaczynasz się zastanawiać, kogo ty potrzebujesz w pierwszej kolejności do teamu, to możesz sobie rozpisać taką tabelę różnych stanowisk i zobaczyć, gdzie zupełnie nie dowozisz, nie? Jeżeli chodzi, możesz siebie wpisać, czy twój podstawowy team w te miejsca i zobaczyć, że na przykład w SEO nie mamy nikogo, nikt nie wie nic o SEO, więc może tam jest miejsce, żeby zacząć działać na samym początku. No i ostatni punkt, czyli 10, team, let people do their work. To troszeczkę poruszyliśmy już w momencie, kiedy mówiłeś o tym, żeby dać się tym ludziom wykazać, ale czy jeszcze jest tutaj coś kluczowego? Wiesz co, myślę, że to zostało pokryte. No, chodzi o tą niezależność i zatrudniając fajnych ludzi mamy pewność, że każdy jest top profesjonalistą i oni, mając świadomość celu, dojdą do najlepszego rozwiązania, o którym ty nie masz pojęcia. Więc po prostu nie możemy narzucać jakby swoich rozwiązań, tylko mieć cały czas gdzieś tam tą głowę otwartą i szukać tych rozwiązań szerzej. Bo ci ludzie wtedy przychodzą z lepszymi rozwiązaniami, niż my byśmy dowieźli, więc zaakceptujmy to, że pracujemy z mądrzejszymi ludźmi, z inteligentniejszymi ludźmi i to jest nobilitacja, że tacy ludzie chcą z nami współpracować. Tylko skąd takich ludzi brać i jak to właśnie zweryfikować, że oni są tymi A-players, nie? To jest taki problem. Zakładam, że macie pewnie jakieś swoje sposoby. Podzielisz tak. jakimś tipem w tej kwestii? Wiesz co, udało się nam zatrudnić świetnych deweloperów dzięki temu, że jakby mieliśmy Luciana, naszego CTO, który jest dość znany w środowisku deweloperskim i na przykład no, uczestniczy w różnych konferencjach i tak dalej, gdzieś tam miał kilka prezentacji na konferencjach.
i pokazując, jakie fajne rzeczy robimy, bo zawsze staramy się robić ekscytujące rzeczy, które nas wszystkich ekscytują. I szukamy ludzi, których ekscytuje to, co robimy, których ekscytuje na przykład, no poruszyliśmy ten eliksir, więc których ekscytuje kodzenie w eliksirze i chcieliby mieć taką możliwość, więc pokazujemy fajne rozwiązania eliksirowe i dzięki temu ich przyciągamy do siebie. Oczywiście ci ludzie są odpowiednio wynagradzani, więc na tym nie można oszczędzać. No to jest kolejny tip. On może nie został zapisany tam, ale powinniśmy tych ludzi odpowiednio wynagradzać i dzięki temu przyciągać najlepszych, bo dzięki temu przyciągniemy specjalistów, którzy pewnie mogliby mieć podobną pensję w Stanach. My im musimy zaoferować tą samą pensję w Polsce i dać pole do popisu, dać możliwość rozwijania się w technologii, która ekscytuje kogoś, bo jak robisz to, co cię ekscytuje, to będziesz w tym dobry. Tak, tak. To jeszcze jakbyś mógł, tak już zbliżając się ku końcowi, powiedzieć jakieś jedną, dwie, może trzy rady dla początkujących founderów, którzy teraz albo zaczynają budować jakiś produkt, albo jeszcze myślą o tym, albo już zaczęli, ale są w tych początkowych etapach, co można zrobić. Oczywiście mówimy tak o software'ze i mówimy o bootstrappingu. Ty już przeszedłeś tą drogę. Co robić? Jak żyć, panie prezesie? Więc zacząłbym od wypuszczenia pierwszej wersji produktu jak najszybciej, żeby zwalidować w ogóle pomysł. Nie pytałbym na pewno znajomych czy kolegów, czy to ma sens, bo oni zawsze powiedzą, że to ma sens, ale wypuściłbym ten produkt na rynek i zbierałbym feedback. Skupiałbym się na tym, na konstruktywnej krytyce, czyli na tym feedbacku negatywnym, który jednak uczy. Nie można się obrażać na negatywny feedback, tylko no być wdzięcznym za każde słowo, bo jeżeli ktoś ci da negatywny feedback, to znaczy, że coś w tym jest i ta osoba by oczekiwała, że to będzie działać. Może ta osoba się sparzyła, bo oczekiwała czegoś innego. Wtedy trzeba dojść do tego, co ta osoba oczekiwała. Więc no to jest proces, który pozwala ci dopasować ten minimum viable product, tą propozycję wartości, która jest niezbędna do tego, żeby ten produkt zaczął pozyskiwać pierwszych jakby użytkowników, a później można ich konwertować na klientów. Rozważyłbym też jakieś konta demo, rozważyłbym działania, które są niemożliwe do zeskalowania, czyli na przykład jakieś prezentacje, nie wiem, udzielanie się na grupie facebookowej samodzielnie, odpowiadanie na wszystkie pytania. Teraz trochę przechodzimy jakby przez ten proces z projektami, w które inwestujemy, bo jesteśmy już na takim etapie, gdzie możemy wspierać jakby pewne inicjatywy. I to jest niesamowite, że tworzymy to środowisko w ten sposób i to zazwyczaj działa, więc no to jest super. Użytkownicy, czyli jakby twoi potencjalni klienci, no oni oczekują, że ten produkt będzie działał i oni są bardzo chętni. Jeżeli wpuścimy tych użytkowników, umówimy się na rozmowę, wyciągniemy z tych rozmów bardzo dużo, no to jest złoto. Okej, super, super. Myślę, że to są świetne rady dla początkujących founderów. Ja teraz też jestem z nowym produktem właśnie w tej fazie tych early adopterów, w których tam też jest prywatna grupa dla tych early adopterów, oni sami sobie gadają, co tam jeszcze można ulepszyć, sami klikają w ten produkt, więc faktycznie to działa. Sławku, powiedz mi, czy poleciłbyś nam jakieś książki, jakieś materiały, podcasty, coś, co pomogłoby nam jeszcze lepiej budować produkty? Jasne. Wiesz co, staram się czytać mnóstwo książek, powiedzmy pomiędzy 50 a 100 książek rocznie, to zależy od objętości. Zawsze warto sobie zarezerwować godzinę, dwie godziny dziennie na edukację, bo z każdej książki, nawet jeżeli wyciągniemy jedno, dwa zdania, które nam pozwolą później usprawnić nasze procesy, czy poukładać pewne rzeczy w głowie, no to jest później niesamowite przełożenie na skuteczność produktu.
To, co bym polecił, to wiesz co, rzadko spotkałem się w ogóle z taką książką, że jak czytałem tą książkę, to czułem się, jakbym ją sam napisał. Często gdzieś tam miałem tak, że no, czytam i po prostu się śmiałem z tego, że okej, okay, no, ktoś to wyciągnął z mojej głowy, tylko ułożył to w proces i przeniósł na papier. I to jest książka Rework, napisana przez założycieli Basecampa. Więc to jest pierwsza pozycja, od której bym zaczął. Nie wiem, czy jest polska wersja. Jest polska wersja, jest czytana przeze mnie kilkukrotnie. Bo też jest to krótka pozycja, w sumie napisana tak, troszkę jak zbiór blog postów, więc czyta się bardzo, bardzo łatwo i można wynieść dużo wiedzy. Poza tym Jim Collins napisał kilka świetnych książek i zacząłbym od książki Good to Great. Później od tej pozycji przeszedłbym do Build to Last, no a później Great by Choice. Więc w takiej sekwencji bym to zrobił. I poleciłbym też Deep Work. Deep Work jest bardzo ważny, też warto sobie zarezerwować trochę czasu na Deep Work codziennie, no przynajmniej kilka razy w tygodniu, bo wtedy i w takim najbardziej efektywnym czasie dla nas, kiedy jesteśmy najbardziej efektywni, czujemy, że okej, okay, rano na przykład pomiędzy 9 a 12 najlepiej mi się myśli, więc totalnie czyścimy kalendarz pomiędzy tymi godzinami i skupiamy się wtedy na deep worku, na najtrudniejszych zadaniach. Często jest tak, że 90% decyzji biznesowych, które podejmujemy, większość ludzi podjęłaby tak samo i pamiętajmy, że te 10% robi później różnicę, czy osiągamy sukces, czy nie osiągamy tego sukcesu. Dlatego te najtrudniejsze decyzje podejmujmy w czasie właśnie deep worku, może skupmy się na tej decyzji wtedy, kiedy jesteśmy w takim stanie, który nam sprzyja podejmowaniu dobrych decyzji, ale też trudnych decyzji. Tak, ja też widzę ogromne, szczególnie dzisiaj, gdzie jesteśmy zalewani komunikatami ze wszystkich stron, po prostu w momencie, jak ja przyjdę rano do biura i jak zacznę od włączenia maila i komunikatora, to okazuje się, że otwiera się wielka dziura bez dna i już generalnie się ciężko skupić na czymkolwiek innym, nawet jeżeli się to skończy, tak, to potem nawet w głowie myśli krążą, a tu mogłem tak odpisać, tu muszę tak odpisać i tak dalej, i tak dalej. Ten deep work jest ważny i polecamy naszym słuchaczom te pozycje. Oczywiście wszystko znajdziecie, wszystkie linki znajdziecie w notatkach do tego odcinka. Sławku, gdzie cię można znaleźć w sieci, jeżeli ktoś chciałby gdzieś jeszcze z tobą pogadać, jakiś network zbudować, bo jak mówiliśmy, jest to istotne, gdzie do ciebie uderzać? Przez LinkedIna to jest chyba najwygodniejsze. Ewentualnie można pisać do mnie bezpośrednio na sławek@surferseo.com i też staram się sprawdzać maila dość często i odpisywać tak szybko jak mogę. No, często może nie jest to instant, ale staram się odpisać na każdego maila. Super. Dziękuję serdecznie za fascynującą rozmowę i mam nadzieję, jeszcze się gdzieś nas los połączy, czy ja będę korzystał z twojego produktu, czy ty z mojego, czy spotkamy się gdzieś na konferencji, czy u mnie tutaj na startupowym poddaszu na dogrywkę za jakiś czas, jak już będziecie 10 razy więksi. Także dzięki ci serdecznie za rozmowę i do usłyszenia. Również dziękuję, trzymaj się, do usłyszenia. No i to już wszystko w tym odcinku. Myślę, że taka potężna dawka wiedzy, szczególnie produktowej, bardzo wam pomoże. Myślę, że mi na pewno otworzyła oczy na kilka kluczowych kwestii. Szczególnie na przykład ten trik z limitowaniem w naszym MVP pewnych funkcji, pewnych parametrów naszej aplikacji i czekanie, czy ktoś przyjdzie i powie, a ja chcę dodać tego i tego więcej. To jest jeden z fajniejszych takich małych smaczków, ale myślę, że tych smaczków i takich bardzo konkretnych rzeczy w tym odcinku było dużo. Mam nadzieję, że to wam się przydało. Jeżeli tak, to proszę o jakiś feedback typu na przykład komentarz, jeżeli oglądasz to na YouTubie lub share gdzieś na przykład na Instagramie czy w social mediach. Jeżeli nie oznaczysz, to ja bardzo chętnie się do tego odniosę.
No i zapraszam bardzo mocno na mój czwartkowy newsletter ze startupowego poddasza, budowa produktów, innowacje, startupy, trendy. Ostatnio właśnie pisałem o trendach w 2021 w startupach, gdzie, w które części rynku warto wchodzić, jeżeli myślicie o budowie swoich produktów, czy pierwszych, czy kolejnych, więc na startupmyway.com znajdziecie ten newsletter. I cóż, do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Cześć.